Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 22 odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze słonecznie, wita was serdecznie i kłania się w pas Mariusz Borkowski. Cześć! No z tym słonecznym to ja bym nie przesadzał. Właśnie wyglądam przez okno i u mnie prawdopodobnie będzie lać, będzie pewnie burza, będzie po prostu źle. Ale przynajmniej jest ciepło. Mój drogi, słonecznie, zawsze w środku i uśmiech na twarzy, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Co? A u mnie odwrotnie, patrz, jakoś się fajnie uzupełniamy. No okej, dzisiaj też mamy ciekawy wakacyjny, mam nadzieję, tak, temat. Bo to już drugi odcinek taki wakacyjny dla was specjalnie nagrywamy. Dokładnie, krótki, mamy nadzieję godzinny, także myślę idealny taki odcinek na krótki spacer, czy po lesie, po parku. Bądź na plażing. Na plażing, wśród parawanów. No okej, okay, nie przedłużajmy i Mario, zaczynam od tradycyjnego pytania. Co tam u siebie słychać? No starałem się nadrobić jakieś zaległości, bo jak zapewne wiedzą nasi słuchacze, też można nas słuchać na Spotify, na SoundCloudzie, na Apple Podcaście, na YouTubie można nas oglądać i też słuchać, dlatego staramy się tutaj z Pawłem też nadrabiać te zaległości, bo jak sami wiecie, ten biznes, rynek muzyczny strasznie pędzi do przodu. Tak więc no... Dzięki Pawłowi Klimczakowi z zespołu Gaijin Blues, którego serdecznie pozdrawiamy i miał okazję pojawić się w naszym podcaście, gdzie rozmawialiśmy o muzyce do japońskich RPGów. Mam na myśli album Joseph Riddle zespołu Sneaky Jesus. No i co ja mogę powiedzieć? Paweł mi gorąco namawiał do, sądzę, że nie tylko mnie, namawiał do przesłuchania tej omawianej przeze mnie pozycji. A w skrócie, no, Sneaky Jesus to jest wrocławski kwintet jazzowy, głęboko zakorzeniony w takiej rodzimej tradycji gatunku, który w połączeniu z elementami breakbeatu, jazzu zachodniego i punk rocka składa się w chłodną, lecz ekspresyjną mieszankę. Zaś jeżeli chodzi o sam album, no to kipiąca z każdej strony niespożyta energia zespołu, które dźwięki instrumentów wręcz hipnotyzują, oczarowują psychodelicznymi melodiami, a momentami wręcz przenoszą nas w ciemne zaułki miasta Wrocław. Tak więc tutaj serdecznie zachęcam do przesłuchania tej płyty. Ona jest również dostępna na Bandcampie, bodajże chyba też w innych serwisach streamingowych. Jeżeli chodzi o moją drugą propozycję, ja jeszcze nie okazji nie miałem zagrać w tą grę. Nie wiem jak ty, Pawle, ale o grze Sakura of Rise and Ruin z muzyką autorstwa Hirokiego Oshimy. Szczerze mówiąc, dowiedziałem się o samym tytule całkiem przypadkiem. Wiem, że na naszym Discordzie nasi tutaj koledzy i koleżanki, których pozdrawiamy, między innymi chyba bodajże Hibiki proponował tam, żeby sobie tą grę sprawdzić i przesłuchać. Zaś jeżeli chodzi o
Ogre, no to ona opowiada losy o bogini zbiorów Sakuna, która musi na nowo odkryć przysługujące jej z urodzenia prawa jako córce boga wojny i bogini zbiorów. No, przeżywające kaprysy żywiołów, walczy z potworami oraz sieje ryż, tak zwane źródło mocy. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że ta gra ma takie naleciałości troszeczkę takich gier pokroju Stardew Valley, może Harvest Moon, połączone troszeczkę z takimi klimatami związanymi z Legend of Mana, która zresztą niedawno miała swój remaster. Zaś sama muzyka skomponowana przez Hirokiego Oshimę jest takim pokłonem właśnie w stronę tej kultury sferdalnej Japonii, wiodącym instrumentem, czy wiodącymi można by powiedzieć nawet instrumentami na tym albumie jest bardzo dobrze chyba znany naszym słuchaczkom i słuchaczom shamisen oraz no nie wiem czy często stosowany ten instrument jest, ale chodzi o shakukachi, czyli taki japoński flet prosty, wykonany z bambusa oraz mam na myśli wiele innych instrumentów. No i wszystko brzmi, jakbyśmy się nagle znaleźli na prowincjach Japonii z okresu Edo, czyli to jest datowane na 1600-1868 rok, zaś sama muzyka no to jest taka sielankowa, uprzyjemnia nam sadzenie i zbieranie tegoż ryżu, a niekiedy dynamiczne albumy, znaczy dynamiczny album tak naprawdę pompuje krew w żyłach, kiedy trzeba skopać czyjś demoni zadek. No to Pawle, u mnie to było teraz na tapecie, a co u ciebie leciało na krążkach? U mnie, tak jak powiedzieliśmy, teraz odcinki nagrywamy troszkę częściej ze względu na to, że chcemy w końcu pójść na zasłużony urlop, więc ten czas między nagraniem jednego odcinku, drugiego i trzeciego są takie małe, więc miałem bardzo niewiele czasu, żeby posłuchać jakiejś stricte nowej muzyki, ale jedną rzecz mogę powiedzieć, bo te kilka dni należały dla jednej gry, w zasadzie dla jednego uniwersum. Mianowicie w czasie, kiedy my nagrywamy ten podcast, w tygodniu, kiedy nagrywamy ten odcinek tego podcastu, wyszedł album związany z anime. Anime na podstawie gry The World Ends With You. Z muzyką Takahiro Ishimoto. Tak. Dwupłytowy album, który już jest dostępny do kupienia w sklepach Square Enix Japan i Square Enix Europe nawet. No i powiem to tak, posłuchałem sobie nowych aranżacji It's So Wonderful, Underground Calling i Twistera i po prostu miałem ciary, miałem te feelsy, które towarzyszyły mi podczas grania w oryginalną grę na Nintendo DS. Aż będę musiał wrócić przynajmniej na chwilę do tego tytułu, bo za niedługo będziemy mieli kontynuację, ale o tym za chwilkę. No powiem to tak, album jest dostępny nie tylko do kupienia, ale również można sobie przesłuchać niewielkie fragmenty. No jeśli będzie trzeba, Mario, no to podlinkujemy czy pod YouTube, czy pod SoundCloud, gdziekolwiek, żeby ludzie sobie mogli usłyszeć, ale to co ja mogę powiedzieć to, że nowe aranżacje tych najbardziej znanych albumów brzmią po prostu świetnie, brzmią fenomenalnie, czuć filisy, czuć te ciarki na plecach, które czułem wcześniej. Ale a propos sequelu, w końcu udało mi się zagrać w demo Neo The World Ends With You. Muzykę do niego ponownie stworzył Ishimoto. I powiem to tak, zagrałem dla tej gry po to, żeby sobie posłuchać soundtrack. Nie będę kłamał, że nie. I widać, że
I nie tylko widać, ale i też słychać, że cała gra, cała seria tak naprawdę zrobiła jeden wielki krok do przodu. Soundtrack jest na tę chwilę, myślę, fenomenalny. To jest idealne słowo, które może to oddawać. Nie dziwię się ludziom, którzy wprost przyznawali na Twitterze, że pobrali demo The Words End With You, Neo, The Words End With You, tylko po to, żeby posłuchać sobie soundtracku, bo no cóż, to jest na razie jedyny sposób, żeby można było to zrobić. Ja naprawdę ogromnie liczę na to, że Square Enix nie popełni tego samego błędu i wyda soundtrack nie tylko w formie fizycznej, ale również w serwisach streamingowych, bo takiej muzyki trochę mi rzeczywiście brakuje. I w sumie to tyle ode mnie. Ja naprawdę polecam. Neo, The Wars Ends With You. Jeśli znajdziecie jakieś fragmenty nawet soundtracku gdzieś w internecie, może na stronie Square Enix się w końcu pojawi. Ja naprawdę polecam. Kawał dobrej roboty, jak na demo. Troszkę się obawiam, troszkę inaczej. Pograłem trochę w demo, nie ma jakichś takich większych sygnałów, które by mi pokazywały, że coś z tą grą jest nie tak, albo wyjdzie z tego kaszanka, ale był jeden taki malutki moment, który mi powiedział, że no, ta gra zdecydowanie powstawała troszkę za długo, ale to na szczęście był bardzo niewielki fragmencik. Przekonajcie się sami, demo Neo The World Ends With You jest dostępny w sklepie Nintendo na Nintendo Switch. Okej. Mariusz, będziemy mówić na pewien temat, który w zasadzie chyba tobie jest najbliższy. Mnie to tak... Chyba na... Mnie to tak... Okej. Okay. Wiem. Obojgu chyba będziemy... nam jest... Nie, no ja bym się tutaj nie zgodził z tobą, że tylko i mnie, no też bez... Ale ty masz większą wiedzę na ten temat, bądźmy szczerzy. Ja się tylko na grach znam. Tak, dobra, już tu nie ściemniaj. Słuchaj, bo kiedy my mówimy, czy to w podcaście, czy na portalu, czy na jakichś spotkaniach, mówimy o grach z Japonii, to hasło, nie wiem, przywołuje takie obrazki takich gier jak Final Fantasy, Dragon Quest, jakichś innych JRPG-ów, no nie wiem, co jeszcze takiego. Pokémony, dokładnie. Pokémony, Digimon i tak dalej. Soul Blade, Tekken, no jest kilka takich dużych marek, na przykład. Dokładnie. Street Fighter. Wymieniasz po prostu, mówisz hasło japońskie gry, no i takie tytuły w zasadzie ci przechodzą do głowy. No ja się nie dziwię, bo to jest pewien element japońskiej popkultury, który wiercił się w głowę zachodniego gracza i tak już po prostu zostało. Ale mało kto wie, a przynajmniej takich osób jest niewiele, że pod hasłem japońska gra kryją się zupełnie inne tytuły. Takie, które w zasadzie zakorzenione są w japońskim folklorze, kulturze czy nawet mitologii. I to, co jest chyba też najfajniejsze w tym wszystkim, że również muzyka do nich w pełni oddaje właśnie tę japońskość, tę stuprocentową japońskość, czyli ten folklor i kulturę japońską. Mam tu na myśli takie tytuły, no nie będę okłamywał, ta gra była przyczynkiem do tego, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek, więc trudno, żebyśmy od niego nie zaczynali. Chodzi oczywiście o Okami. Czyli gra, która... Mój drogi, ale przepraszam, że ci wyjdę słowo, no nie tylko Okami, bo żeby teraz się później nie okazało, że nie tyle, co się nie znamy, ale też jednak trochę mamy, tak sądzimy skromnie, że mamy taką wiedzę i też postaramy się tutaj nie tylko Okami porozmawiać. Tak, dokładnie, mamy całą listę takich gier, ale Okami było takim...
chyba pierwszym punktem takim punktem zapalnym, chyba pierwszą grą, którą wspomniałem, że fajnie by było o niej cokolwiek powiedzieć na podcaście. To szczególnie był taki, ty, a szczególnie ty. Szczególnie ja, to był jeden z pierwszych pomysłów, no i w końcu po części spełniliśmy to marzenie. Myślę, że więcej o tej grze będziemy mówić w niedalekiej przyszłości. Ale dobra, do rzeczy. Mamy do czynienia z grą, która została wydana w 2006 roku na PlayStation 2. Okazała się wielkim sukcesem. Ludzie po prostu poszaleli na jej punkcie. Czekaj. Sorry, że ci wejdę słowo, bo ja bym chciał jeszcze sprostować dwie rzeczy. To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, drodzy słuchacze i słuchaczki i widzowie, jak robiliśmy z Pawłem research, nie wiem Paweł, czy ty też miałeś takie wrażenie, że i kiedy szukaliśmy tych soundtracków, albumów z gier, które faktycznie mają te elementy tej popkultury, tego folkloru japońskiego, jeżeli chodzi o muzykę, to nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, że naprawdę nie jest tak naprawdę dużo tych soundtracków, ścieżek dźwiękowych. Nie jest. To jest, jest w zasadzie mało. Jedna z niższych niż. To jest tak nisza w niszy. Tak naprawdę. Znaczy, wszyscy na pewno sobie zdajemy z tego sprawę, z czego to wynika. No, powiedzmy sobie szczerze, no, kto w Japonii chce słuchać, to jest tak... Znaczy inaczej, wiemy, że mamy tego Percivala i Wiedźmin i od kilku, chyba taki boom na takie słowiańskie rytmy, chyba nie wiem, wybuchnął przy Wiedźminie, bo wcześniej był Żywiołak, jeszcze były inne zespoły. Ale sądzę, że taka popularność, to wszystko, co tak wybuchło nagle, że w pewnym momencie jak na horyzoncie się sporo nowych zespołów, albo te zespoły już tak naprawdę istniały, ale dzięki tej popularności Wiedźmina one wyszły na wierzch. I sądzę, że chyba tak samo jest w Japonii, że niekoniecznie Japończycy aż tak bardzo chcą słyszeć tej takiej, powiedzmy, zakorzenionej w instrumentarium tej muzyki. Tak jest. Ona, czy wiadomo, jak jest taka gra tworzona w tych klimatach, w tej atmosferze związanej z feudalną Japonią, no to teoretycznie dobrze by było, żeby ta muzyka miała te elementy. Niemniej jednak tutaj sądzimy z Pawłem, nie wiem, czy się z nami zgadzacie, ewentualnie prosimy was o komentarze, że jest bardzo mało tych tytułów. Oprócz tego ja bym jeszcze powiedział, Pawle, że ja bym nie byłbym do końca zgodny z tym stwierdzeniem, że Okami odniósł duży sukces. Ja sądzę, że to była taka produkcja, która owszem zrobiła zamieszanie, bym porównał troszeczkę do sukcesu Aiko. Czyli gra coś zrewolucjonizowała, pokazała, że można inaczej, ale czy miała taki sukces komercyjny? Ja nie pamiętam teraz liczb, to trzeba byłoby sprawdzić, ale sądzę, że ona aż takiego dużego sukcesu nie zrobiła. Ona była bardzo rozpoznawalną. To jest tak znaczy, samo... Ja nie mówiłem tutaj o sukcesie komercyjnym. To jest akurat może rzeczywiście górnolotnie powiedzenie. Nie mówiłem tutaj o sukcesie komercyjnym, ale na pewno pod właśnie takim rozpoznawczym. Czyli masz do czynienia z grą, która mocno jest zakorzeniona nie tylko w kulturze, ale w ogóle w całej mitologii japońskiej i w ogóle cała stylistyka Okami nawiązuje w 100% do tej kultury japońskiej i to chyba też sprawiło, że ludzie tę grę pokochali. Zwłaszcza jeśli ktoś jest 100% fanem japońskich klimatów, no to był w siódmym niebie, kiedy i usłyszał muzykę Masami Uwady i Hiroshi'ego Yamaguchi'ego, Rei Kondo i Akari Kaidy. I myślę, że to właśnie zaważyło na tym, że Okami stało się popularny i później został wydany chyba prawie, że w zasadzie prawie, że na każdej platformie, bo oprócz PlayStation 2 był później Wii, był później PlayStation 3, PlayStation 4 i również pojawił się na Switcha i przyznaję się bez bicia,
że Okami jest chyba jedną z bardzo niewielu gier, które pojawiły się w moim przypadku również na chyba wszystkie platformy. Nie mam chyba tylko wersji na PlayStation 4, bo to był już ten moment, kiedy powiedziałem sobie, no nie, tego już jest za dużo, tego już jest zdecydowanie za dużo. Ale właśnie, jeśli chodzi o tę kulturę japońską w grach, w muzyce do gier, to może Mario, ty możesz więcej, zdecydowanie więcej na ten temat powiedzieć, to jest fakt, ale to jeszcze się odniosę rzeczywiście do tego, co powiedziałeś wcześniej, że kiedy robiliśmy sobie taki mały research, jeśli chodzi o gry, które, nie wiem, czy to swoją stylistyką, czy właśnie muzyką, nawiązują do tej kultury, do tego folkloru japońskiego, to rzeczywiście jest tego bardzo, ale to bardzo, bardzo niewiele. No ale to też wynika, no nie wiem, czy to powiedzieć, ze specyfiki rynku growego. Jak byś ty to widział? Czy tak, bo na pewno trzeba byłoby naszym słuchaczom i słuchaczkom opowiedzieć w ogóle, co to jest Okami, co to znaczy, ale to za chwilę oczywiście do tego wrócimy. Ja myślę, że z czego to wynika? No, ja gdzieś chyba częściowo to powiedziałem kilka chwil temu. No, wyobrażasz sobie nagle, żeby w ciągu roku powstawało 5 Wiedźminów albo takich gier, które nie wiem, są, leżą, siedzą w takie zakorzenione są te gry w tych klimatach. Sądzę, że tyle osób by nie chciało, żeby gracze by raczej nie chcieli, żeby tyle gier wychodziło utrzymane w takiej atmosferze. Tak to odczuję, no bo po pierwsze to byłoby ogromne znudzenie tematów. To jest tak samo jak troszeczkę z filmografią, tak? To znaczy wyszedł Władca Pierścieni, to zaraz po Władcy Pierścieni pojawiały się jakieś klony, półklony, no bo był ogromny boom na tego typu filmy. Tak samo, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Więc chyba byłby ogromny przesyt rynkiem, gdyby nagle w ciągu roku tyle gier. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, my do końca też nie wiemy ile, bo dużo gier z Japonii na przykład się nie pojawia na rynku europejskim, czy tam pozostałych rynkach elektronicznej rozrywki. I sądzę, że to też wynika z tego, że nie chcemy chyba żebyśmy byli przesyceni tymi grami. Wolimy to chyba też. Chyba wolimy taki tytuł, który się pojawi raz na 4 lata. To też, to co powiedziałeś, że nie chcemy, żeby był przesyt rynku, ale też jest druga rzecz, mianowicie jak cholernie trudno jest stworzyć taką grę. Mimo wszystko. I to jeszcze taką, która dotarłaby do zachodniego gracza. Na pewno tak. Pod kątem jakiejś historii, tak? Bo chociaż wiemy, że Japonia, kultura japońska jest bardzo bogata pod kątem różnych mitycznych, powiem, historii, opowiadań. Ale ja bym się nie chciał, Pawle, żebyśmy się za bardzo teraz na tym się nie skupiali, nie wdrążyli, bo nie starczy nam czasu na omówienie pozostałych tytułów, o których warto by było na pewno dzisiaj opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom. Tak więc odpowiadając na twoje pytanie, sądzę, że to wynika z tego, że po pierwsze ten czas produkcji gry to jest około 4 lat. Nowe IP zawsze spotyka się z trudnościami, bo nie wiadomo, czy się ta gra sprzeda, tym bardziej jeżeli ona pochodzi z kraju kwitnącej wiśni bądź z dalekiej Azji. Tak więc sądzę, że to jest wiele czynników, które mają na to wpływ, że te gry aż tak często się nie pojawiają. Dlaczego jeszcze na przykład Okami się, druga część, czemu się kontynuacja, ale taka kontynuacja, bo znaczy, ja wiem, że pojawił się Okami 1 na Nintendo DS, ale taki to też było jakieś milion lat temu. To jest jedna sprawa. Pamiętam, że się jeszcze pojawił taki jakby prequel trochę, jak się młodą bogini. Czyli właśnie Okamiden. Tak, to była taka chyba wersja, tak nie wiem jakby to nazwać, prequel, czy to był już raz, dokładnie nie pamiętam. Natomiast dlaczego się nie pojawiła druga część? Podobno jakieś trwają prace nad kontynuacją Okami, ale cóż, czas pokaże.
Tak więc odpowiadając na twoje pytanie, wynika to z tego, że przesyt nie jest tutaj raczej, byłby takim z głównym czynnikiem, dlaczego tych gier nie jest aż tak wiele i też przez to nie mamy tak dużo tych ścieżek dźwiękowych i sądzę, żeby to też nam by się to przejadło. Tak więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. Jeżeli tak, no to możemy przejść chyba ogólnie powiedzieć, co to jest Okami. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze ewentualnie coś tutaj dopowiedzieć? Nie, to jest jak najbardziej odpowiedź na moje pytanie. No okej, okay, możemy powiedzieć, czym jest Okami. Jest to gra wyprodukowana przez Studio Clover, studio, które już niestety nie istnieje. Została wydana przez Capcom. Gra opowiada o boskim zwierzęciu, jeśli tak to mogę powiedzieć, boskim zwierzęciu, boskim wilku, nazwane Amaterasu. No to jest, czekaj. Mariusz, popraw mnie, jeśli się będę mylił ze wszystkim. To jest, jasne, nie ma problemu, od tego tutaj jesteśmy, żeby sobie nawzajem pomagać. Czy ja bym chciał sprecyzować, może doprecyzować, Amaterasu, japońska bogini słońca, przyjmuje postać legendarnego białego wilka, aby pokonać głównego bossa, jakby to nazwać, Orosiego, czyli ośmiogłowego demona, despotycznego potwora, który chce zmienić świat, czyli Nippon, Japonię, i zniszczyć i sprawić, żeby zamieniła się w pustkowie. Natomiast same Okami w kulturze japońskiej oznacza wilk, wielki bóg, wielka dusza, tak? I ja się nie uważam za japonistę, żebym tutaj doprecyzował i bardzo przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem z moją, że tak powiem, niewiedzą. Staram się na tyle, ile mogę, żeby dużo czytać natomiast na temat tego kraju, bo sam jestem, tak sądzę, pasjonatą. Natomiast no, są jakieś pewne braki, które są związane z tym, że niestety nie skończyłem japonistyki. Natomiast w skrócie tak bym to nazwał, tak? Biały wilk, bogini słońca, która przyjęła postać tego wilka. Możesz kontynuować, Pawle. To, co ją wyróżnia, to, co całą tę grę tak naprawdę wyróżnia, to jest sposób, w jaki Amaterasu... Na pewno nie Materac. W jaki sposób ona ratuje ten świat? Otóż ma ona w swoim arsenale, jeśli to mogę nazwać, taki magiczny pędzel, zaczarowany pędzel, boski pędzel. O, może to jest chyba najlepszy sposób, najlepsze określenie, Celestial Brush, za pomocą którego i przywraca życie przyrodzie i nie tylko, i również może przywoływać różnego rodzaju bronie i nie tylko. I to stało się w pewien sposób znakiem rozpoznawczym Okami. W jaki sposób to wygląda? Słuchajcie, to jest akurat niebywałe. Jeśli wchodzimy w interakcję? Jeśli zamierzamy wejść w interakcję, zamierzamy używać tego pędzla, to nagle cały ekran zamienia się w kartkę papieru. Widać w prawym górnym rogu atrament i marzemy tym pędzlem po kartce papieru. To tak jak rysuje się te kanji, dobrze mówię? Tak. Dokładnie, w taki sposób to wygląda i to wygląda niesamowicie, to wygląda po prostu przepięknie, to świetnie to zostało wypracowane. Mi, wbrew pozorom, bardzo dobrze się to robiło na padzie do PlayStation, chociaż z tego, co ja pamiętam, kiedy grał się w to na Nintendo Wii, no to było to zdecydowanie łatwiejsze, bo wystarczyło, że nie wiem, że kręciłem się ręką po ekranie i też świetnie to odgrywało. No ale okej, znaczy, wracamy na jednak Wii, do... Na Nintendo DS-a ci chyba chodziło, bo na Wii to... Na Nintendo DS-a i również na Switcha to fajnie wygląda, bo to też wiesz, bierzesz te Joy-Cony i też nimi marzesz jak po kartce papieru albo i to wygląda fantastycznie. Albo, że bo są funkcje dotykowego ekranu, to po ekranie. Też można się tym bawić, dokładnie. No ale okej, wracamy do samej tak naprawdę
stylistyki Okami. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, gra mocno nawiązuje do mitologii japońskiej, do japońskiego folkloru i kultury, i to widać w oprawie graficznej przede wszystkim, ale w drugiej kolejności również w muzyce. I ja o tym pisałem w zasadzie jeden wielki tekst na gamemusic.pl, można to oczywiście poczytać, ale tutaj mogę powiedzieć, że zachowane chyba zostały instrumenty z okresu, znaczy wykorzystane zostały instrumenty z okresu, wykorzystano również te melodie, które dało się usłyszeć w tamtych czasach. I myślę, że to się przyjęło i ludzie bardzo, bardzo chwalą sobie Okami pod kątem muzyki. Mario, jak twoje odczucia? Wrażenia, odczucia. No tutaj na pewno z Pawłem też zachęcamy do obejrzenia z tego, jak gra wygląda. Jeżeli was zainteresuje, zaintryguje, no to jeżeli macie taką możliwość, to zapraszamy do zagrania w grę, bo bardzo warto. Myślę, że tutaj, jeżeli osoby, które nas słuchają i oglądają na YouTubie, bodajże wrzucimy filmik, jak to wygląda to, co opisywał dzisiaj Paweł. Jeżeli chodzi o moje takie przeżycia i przemyślenia związane z tą grą, to ja pamiętam, że było kilka czynników, które wpłynęły na to, że ja po prostu musiałem zagrać tą grę. Już pominę ten element, o którym tutaj cały czas mówimy, czyli tej takiej tego poczucia, tej atmosfery feudalnej Japonii, czy ogólnie tej Japonii sprzed setki tysięcy lat, może niekoniecznie, ale kilka setek lat wstecz. I pamiętam, że ty mówisz o tym instrumentarium. No i faktycznie jest, no, czyli wiesz, nie wiem do końca, czy są jakieś zapisy notowe z tamtego okresu, natomiast one jakby ta muzyka się wywodzi z tych wszystkich świąt, które w Stanach, wiesz, ta Japonii. Kultura muzyczna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. No tak, ona, no, dlatego właśnie zmierzam do tego, że ona była przekazywana w formie tych świąt, bo tam jest tak, że w ciągu nawet jednego miesiąca w Japonii jest kilka świąt i wszyscy wychodzą na przykład na ulicę, tańczą, bawią się, grają różnego rodzaju instrumenty, między innymi znane chyba wszystkim bębny taiko czy shamiseny i inne jeszcze pozostałe instrumenty związane z tą kulturą. I sądzę, że właśnie to z biegiem czasu, takie powiedzmy podawanie dalej, jak ta muzyka kiedyś brzmiała, to się gdzieś tam powiedzmy zachowało. No i też jeszcze trzeba pamiętać o tych wszystkich te takie elementy charakterystyczne dla tej kultury, to chociażby w samych teatrach kabuki, to też się gdzieś tam powiedzmy zachowało i to też słychać nawet w samej grze, że tam są te takie zaleciałości właśnie tych teatrów japońskich i czy chociażby tych takich powiedzmy jarczmarnych, nie wiem czy dobrze, to przepraszam, jeżeli źle się tutaj wysłowiłem, takich instrumentów, które, znaczy klimatów tej całej atmosfery związanych z tymi instrumentami, które właśnie brzmią tak bardzo rozrywkowo. Ale sądzę, że no tutaj, jeżeli chodzi o samą muzykę z Okami, to ona jest bardzo zbalansowana, ona jest bardzo dobrze zbalansowana, bo kiedy są te elementy, kiedy Amate Terasu podróżujemy po tych krainach, no to zazwyczaj ta muzyka jest bardzo taka sielankowa, bardzo tak, melodyjna. Tak, jest przepiękna, kiedy się tak, no tam biegnie przez te polany. Czasami jest jeden wiodący instrument, w tym wypadku flet, czasami dochodzą tam jeszcze jakieś inne instrumenty. No też przecież mamy te wszystkie takie dźwięki, tak jak mówiłem, z tych teatrów albo śpiewanych przez buddystów. No, tam jest
tam jest bardzo, czy tam jest ten elementy tego shintoizmu, czasami nawet buddyistyczne są te takie, powiedzmy, te religijne wcięcia, bym powiedział. I tak mówię, tu chyba japoniści mogliby niezły z tego doktorat napisać, albo nawet jakąś pracę licencjacką, jeżeli chodzi o samą kulturę, czy tam, powiedzmy, jeżeli ktoś zna muzykologii, to by mógł z tego, to jest bardzo dobry materiał do napisania pracy, tak sądzę. Grając w tą grę, jeżeli jesteście na jakichś studiach, czy to są muzykologiczne, czy studia japonistyczne, sądzę, że to będzie dla was bardzo dobry temat źródłowy, żeby przygotować pracę licencjacką. Ale żeby teraz nie odbiegając od głównej myśli i to, o czym teraz rozmawiamy z Pawłem, sądzę, że to jest chyba jedyny, znaczy już teraz Monster Hunter Rise wyszedł, ale to może za chwilę, może uda się kilka wcięć, ale no niestety nie może być odcinka podcastu, gdzie ja tam wspominam bez trochę Huntera. Bez Huntera. Ale spokojnie, ja się jeszcze odwołam do innej serii, ale tak później. Jest, jak starczy nam dzisiaj czasu. I jeżeli chodzi o, jeszcze szybko o Kami, ja sądzę, że do czasu, kiedy, znaczy jeszcze były inne produkcje, ale to może za chwilę o nim powiem, ale sądzę, że Okami tak naprawdę troszeczkę bardziej, szerzej otwarło umysły graczy i osoby, które słuchają muzyki, jeżeli chodzi o ten klimat, który aż się wylewa z tej gry, jeżeli chodzi o użyte tamte instrumentarium, chodzi o tą atmosferę związaną właśnie z tą feudalną Japonią. Tego jest mnóstwo, dlatego też to było sukcesem tej gry, ta muzyka, no bo tak jak powiedzieliśmy z Pawłem kilkanaście minut temu, czy na samym początku podcastu, że jest naprawdę bardzo, bardzo mało tych tytułów, które mogą się szczycić tą atmosferą. I przez to, że jak Okami w pewnym momencie, ono się w bardzo dobrym momencie pojawiło, bo Sony PlayStation 2, czyli druga generacja konsol Sony, też odniosła bardzo znaczący sukces, nawet nie wiem, czy chyba większy niż PlayStation 1, i wtedy bardzo dużo tytułów wychodziło, a Okami chyba gdzieś tak już się, chyba ta gra pojawiła się już pod koniec chyba już generacji tej konsoli, nie wiem, czy to było w połowie, czy pod koniec, i naprawdę zrobiła duże zamieszanie właśnie o tej wspomnianej tutaj rozgrywce, o której już Paweł powiedział, czy chociażby o tej muzyce, której teraz tutaj z Pawłem wam mówimy. I też no to było ze strony producentów, czyli i też wydawców, bo Capcom jest wydawcą, tutaj jest Studio Clover, które With You Joel jeszcze zrobiła, która jest też moją ulubioną serią, niestety skończyła się tylko na dwóch częściach ta gra. I chyba część chyba przeszła do Platinum Image, tak? Czy jak to się to nazywa? Tak, do Platinum. Mhm. No, do Platinum po prostu przeszli też część tych członków tego zespołu. No i sądzę, że też ta cała otoczka, bo to też w takiej cel-sheldingowej grafice gra była zrobiona. No w każdym razie było dużo elementów, w tym głównie z mojej perspektywy muzyka, która bardzo dobrze zrobiła tej grze, jeżeli chodzi od strony takiej, powiedzmy, promocji kultury japońskiej. Mhm. Trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, to ma jakikolwiek sens. Tak ma jak najbardziej. Do jednej rzeczy chcę tylko dopowiedzieć to, co powiedziałeś, że chyba tak to można podsumować, że Okami jest idealnym przedstawicielem tych gier, które świetnie oddają klimat Japonii, w ogóle całą kulturę. I myślę, że lepiej niż Japończycy, no, myślę, że nikt lepiej Japonii nie przedstawi niż sami Japończycy. Ale wiem, że są takie osoby, friki, czy, Boże, jak oni się nazywają? Otakus? Czyli fani Japonii. Są takie osoby, które próbują stworzyć jakieś własne dzieła, czy tam animacje, czy nawet same gry, które nawiązują w pewnym sensie do kultury japońskiej. No, w lepszy bądź gorszy sposób.
ale ich też raczej nie jest dużo i taki chyba najgorszym tego przykładem jest Yandere Simulator. To jest gra, o której japońscy gracze wypowiedzieli się w ten sposób, że to jest przykład takiej gry, która powstała w głowie człowieka, który o całej Japonii, o całej kulturze japońskiej dowiaduje się z anime i mangi. No zdecydowanie to jest zdecydowanie za mało, żeby zrobić cokolwiek związane z Japonią i myślę, że Okami jest, tak jak powiedziałem, Okami jest najlepszym przedstawicielem gatunku takich gier, które pokazuje kawałek historii tego kraju, no i lepiej niż Japończycy tego nie zrobią. Ale właśnie, wracając do tego wątku... Ale jeszcze, ja bym jeszcze tylko jedną taką rzecz dopowiedział, żebyśmy nie zostawili z naszymi słuchaczami z taką myślą, że gry tworzone przez osoby ze studiów japońskich i jeszcze są gry osadzone właśnie w tej atmosferze, której ty tutaj cały czas mówisz i też ja się tam dopowiadam, jeżeli chodzi o kulturę dalekiej Azji, tutaj mowa o Japonii, to ja bym, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jeżeli chcecie faktycznie troszeczkę sięgnąć i chcecie się troszeczkę więcej dowiedzieć o Japonii, to nie grajcie tylko w gry, nie grajcie, czy nie oglądajcie tylko anime, nie czytacie mangi, bo to jest naprawdę... Jest, owszem, można się czegoś dowiedzieć, tylko że to jest popkultura bardziej. Ja bym bardziej w stronę poszedł książek, przeczytajcie o mitologii japońskiej, o Kwaidan, czyli to są te takie, powiedzmy, stare takie jakby opowieści o duchach w tam wierze takiej, powiedzmy, ludowej japońskiej. Tak, jest mnóstwo, zacząłbym na pewno od książek i później dokumentów. Gry, tak naprawdę cała ta, powiedzmy, popkultura to jest takie uzupełnieniem takiej wiedzy na temat tego kraju. Dobrze, Paweł, oddaję ci mikrofon. Znaczy, to jest takie uzupełnienie wiedzy podane w taki bardzo przystępny sposób. W taki sposób możemy to podsumować. No okej, okay, ale tak jak powiedzieliśmy na samym początku, Okami i Okamiden nie jest jedynym takim przedstawicielem tego typu gier, w których ta japońskość jest wyrażona. Fakt faktem, jest ich bardzo, ale bardzo małe. To jest to, co Mariusz powiedział, że no... Tak jak w Polsce, tak? Nie będziemy na siłę robić gier narodowych, no bo kto w to będzie grał? I nie będziemy ich tworzyć również w ilościach hurtowych. Niemniej jednak takie tytuły się pojawiały również w przeszłości. Myślę, że również pod kątem muzycznym możemy je jak najbardziej polecić. Chyba ostatnim takim głośnym przedstawicielem jest Ghost of Tsushima. Przyznaję, że ja w tę grę jeszcze nie grałem, ale przesłuchałem muzykę i nie wiem, na mnie zrobiła wrażenie, ale z tego co ja pamiętam, chyba z tobą był jakiś problem. Znaczy, ty miałeś problem, inaczej, ty miałeś chyba problem z tą muzyką. Wyprowadź mnie z błędu. Miałem problem. Teraz mnie w takiej sytuacji zostawiłeś, że... Wydaje mi się, bo oglądaliśmy chyba rozdania BAFTA i Ghost of Tsushima chyba startował w kategorii najlepsze audio, czy najlepszy soundtrack? Chyba najlepszy soundtrack. I tak. w którejś z tych kategorii mówiłeś, że tak kręciłeś nosem.
To znaczy tak, no tak, kompozytorami było dwóch kompozytorów, Ilan Enskeri, przepraszam, że źle wymówiłem. Bardzo przepraszam, jesteśmy strasznymi ludźmi. I Shigeru Umebayashi, to jest chyba ten kompozytor, który zrobił ten film Dom latających... Sztyletów. Sztyletów chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To znaczy tak, ja się na przykład bardzo cieszę, bo tam... Wiesz, nie mogę mówić, a muzyka wiernie oddaje atmosferę, która panowała w tamtym wieku, czy tam w tamtym okresie, bo nikt za bardzo chyba do końca nie wie. Są jakieś tam ryciny, które może się zachowały i ty też, jak powiedziałeś, jakieś wierzenia ludowe, które były... przechodziły z pokolenia na pokolenie przez jakieś tam, powiedzmy, piosenki i utwory. Ja chyba, nie wiem, ja tak zastanawiam się, ja miałem tym chyba problem, bo ja... Dla mnie zawsze ta bardziej ta muzyka, ona za bardzo mi filmowo brzmiała. Ja mam po prostu niestety, wybaczcie, ale ja mam tyle za bardzo problem z tym. To znaczy, ja na przykład... Chciałem tutaj wymienić, nie wiem, czy dzisiaj starczy czasu, żebyśmy coś więcej powiedzieli. Ja mam licznik, możesz tak mówić. Ja chciałem na przykład powiedzieć o innym dzisiejszym tytule, który jest tak mocno też zakorzeniony w kulturze feudalnej Japonii. Mam na myśli o Onimusha 2. Samurai Destiny z 2003 roku. No i tam, mimo tego, że na przykład też inny znany filmowy kompozytor, bo Taro Iwashiro skomponował tam muzykę, i jeszcze Hideki Okagawa, Toshihiko Horiyama i Tomoyoshi Hotei. Tylko że tamta muzyka, na przykład z Onimuszy, bardziej czuć, znaczy jest filmowa, jak najbardziej jest filmowa, ale ona jest taka filmowa, tak jak... Nie wiem, jak nie chcę użyć słowa jak filmy Akiry Kurosawy, tylko ona ma taką atmosferę i ma te zacięcia tej muzyki filmowej, ma też te elementy growe, ale ja bym nie powiedział, że właśnie ona jest taka, powiedzmy, bardzo nie wiem, sztywna, że ona ma jakieś takie bardziej, takie większe koloryty, ona jest bardziej momentami, nie jest taka aż za bardzo heroiczna, tak? Bo ja miałem problem z tą muzyką do Gozo Tsushima, że ona naprawdę dobrze brzmi, bo to trzeba powiedzieć, ona jest naprawdę dobra. Tylko że ja miałem tam problem z tą chyba muzyką, że ona starała się aż za bardzo być taka poważna. Mocno, wiesz, filmowa, właśnie tak jak filmy Akiry Kurosawy, że znaczy, nie jest to jakiś, powiedzmy, minus, ale... Bo ja rozumiem, że tam budżet był okropny. Chodziło ci, że z takim patosem trochę. No jest że trochę za dużo tego jest, że się wylewa. To ja wiem, że jest poważna historia i tam nie ma miejsca, żeby się trochę powygłupiać. Ale nie wiem, ja mam takie momenty, że ona, właśnie to już ty tutaj powiedziałeś, że ona jest bardzo heroiczna. Mam wrażenie, że ona za bardzo stara się udawać coś, czym nie jest do końca. I czyli bardziej mam tutaj problem nie z kompozycjami Shigeru Ubayashiego, tylko bardziej Ilana Enkshery. To jest ten kompozytor, który zrobił muzykę chyba do Simsów 4, jeżeli pamięć mnie nie myli. Chyba tak. Mhm. No i... Ale to jest zabawne, bo Sony bardzo dużo pieniędzy wyłożyło na tą muzykę, bo oni nagrali chór bodajże buddystów, nagrali orkiestrę z udziałem tam instrumentalistów, którzy grają właśnie na tych instrumentach pochodzących z feudalnej Japonii. I to jest pięknie wszystko odwzorowane, tylko że ja mam ten problem, że jak ja słucham tego soundtracku, to ja tak jakbym
Wiesz, wziął kartkę papieru czystą, wziął długopis i cały czas tylko rysował jedną prostą linię. To znaczy ona się w ogóle nie zmienia, czyli ona jest bardzo linearna chyba. Nie ma czegoś, co mnie po prostu, wiesz, nagle obudzi z takiego snu. Cały czas jakby słyszę jakby jedną melodię. Nie ma czegoś, co mnie zaskakuje. Nie ma czegoś, co... Znaczy są tam melodyjne utwory, ja tego nie kryję, ale ona jest za bardzo taka poważna. Za bardzo poważna, jak... nie chcę użyć słowa, że gry nie są poważne, bo są czy są mniej, bardziej poważne gry, ale brakuje mi bardziej takiego rozpiętości, jakiegoś większego polotu, trochę więcej, znowu użyję tego słowa, bo często go używam, ale takich jakichś niekonwencjonalnych eksperymentów. No nie wiem, no muzyka jest dobra, ale nie sądzę, że to jest taka, wiesz, muzyka, która... do której ja na pewno nie będę wracał często. Może mi się zdarzy raz na kilka lat, może do niej wrócę. Może to też wynika z tym problem, bo niestety nie zagrałem jeszcze w grę. Może to też z tego wynika. Na razie tylko przesłuchałem kilka razy soundtrack. Być może jak zagram w grę, może zmienię zdanie wtedy. Tu chyba kiedyś z moim bratem rozmawiałem, którego serdecznie pozdrawiam. On zagrał w tą grę i nie wiem, czy on też chyba nie miał takiego samego poczucia, że sama gra jest jak najbardziej dobra, muzyka dobra, ale nie ma coś, co już ponad to jeszcze zostało zrobione. Czyli strasznie wszystko zostało przygotowane bezpiecznie. Dobra, Paweł, bo ja się rozgadałem, wziąłem ci znowu mikrofon. To ja tylko jedną rzecz dopowiem, bo to powiedziałeś, że Ghost of Tsushima jest bardzo poważną muzyką. Tu mogę się rzeczywiście trochę zgodzić. No, tak jak mówię, w grę jeszcze nie grałem, ale może idealnie pasuje do całej otoczki. Ale też pamiętajmy, że nie można przesadzać w drugą stronę, czyli żeby gra była, czy muzyka do niej była za bardzo, no nie wiem, wesoła, wesolutka. I tutaj taki ale jeden balans, tytuł przychodzi mi... Balans, wystarczyło, żeby to zbalansować. Jasne, to o balansie za chwilkę powiemy, a jeśli chodzi o tę drugą stronę, czyli o za bardzo wesołej muzyce, to taki tytuł mi przychodzi do głowy, Shirin the Wanderer. To jest taki roguelite od Chunsoft. Ja pierwszy raz ten tytuł zagrałem na Nintendo DS. Jeśli ktoś nie grał, to mogę powiedzieć, że kierujemy bezimiennym, tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, bezimiennym, który musi uratować młodą kobietę z małego miasteczka. W zasadzie jest to jego przyjaciółka z dzieciństwa i w zasadzie tak wygląda cały plot. Kilka już gier powstało na jego podstawie, ale to co pamiętam, że muzyka Hayao Matsuo, o którym za chwilkę powiem, jest za bardzo wesolutka. Znaczy to jest tytuł o tym, jak człowiek przemierza ileś krain w poszukiwaniu swojej przyjaciółki dzieciństwa. I w pewien sposób chciałbym tam usłyszeć jakąś tajemniczość, może trochę dramatu, czy coś w tym rodzaju. A tymczasem czegoś takiego nie mam. Ja przechadzam się po lesie i no, nóżka trochę mi podskakuje z radości, kiedy słyszę tę słodką melodyjkę. To samo, kiedy odwiedzam jakieś wioski, albo kiedy jestem na jakiejś górze i tak dalej, i tak dalej. No to jest... Myślę, że to jest taki... To nie jest ani zła gra, bo to jest świetna gra. Polecam jak najbardziej, jeśli ktoś jeszcze nie grał. Muzyka, tak jak mówię, też nie jest zła, nie jest fatalna. Ona jest odpowiednia, no ale to jest to, co o tym Mariusz powiedział, że to jest tak trochę przesadzone w drugą stronę. Jednak jakiś ten dramatyzm fajnie by było, żebym gdzieś usłyszał. A sam Hayao Matsuo, żeby było zabawnie, to jest człowiek, który ma na swoim koncie chyba milion gier, między innymi Front Mission 3. On zrobił Front Mission 3, między innymi, czy Orch Battle na Nintendo 64. Mhm. I też zajmował się orkiestracją muzyki do Shenmue i Shenmue 2.
między innymi, ale to mówię, tych tytułów, jak spojrzałem na jego dyskografię, jest naprawdę bardzo dużo. Jest na przykład jest nawet Dragon Quest 4 i 5 na DS-a, on robił aranżację do nich. Tworzył również muzykę do Final Fantasy 12, także to jest człowiek, który ma ski manual do robienia muzyki. No a Shiren the Wanderer, tak jak mówię, jest raczej taki bardzo letni tytuł, bardzo przyjemny, tak samo mogę powiedzieć o muzyce. Tu wspomniałeś o Nimusze i ja się trochę zdziwiłem, że nie wymieniłeś jeszcze dwóch tytułów. Ale czekaj, ja jeszcze mam kilka tytułów, ja nie wiem. O Jezu. Ja to, wiesz, ja tylko takie wcięcie w sensie dałem, że jakby miało porównać, bo też tam też jest tak, że w Onimusze gramy samuraje, tak? Bo tak, właśnie, chcę to powiedzieć, że jeśli mówimy o tytułach takich stricte japońskich, właśnie odwołujących się do kultury Japonii, do mitologii, no to muszą być ninja. Muszą być ninja albo samurajowie, albo okay. Coś w tym rodzaju. I takie dwa tytuły mi przychodzą jeszcze na myśl. Jest to Ninja Gaiden i Tenchu. A wiesz co, ja na przykład z Ninja Gaiden mam... Znaczy... problem. Nie. Nie, bo to zaraz będzie wylew komentarzy, zdejmijcie go z tego podcastu, głupoty gada. Nie, to jest bardzo dobra seria, to znaczy jeżeli tak. Też ktoś lubi nie za bardzo inaczej, nie bardzo się związał ze swoim kontrolerem, nie ma z tym problemu, że będzie co chwilę wymieniał kontroler, to super. Bo to jest taka gra, która bardzo wymaga zręczności i skupienia i trzeba być konsekwentny w swoich działaniach. Natomiast ta muzyka tam ma mało co wspólnego z takimi elementami związanymi z właśnie kulturą dalekiej Azji, bym to tak powiedział, i tutaj omawianej w naszym podcaście dzisiaj Japonii. Ona jest bardziej, ta muzyka taka uspółcześniona, nie wiem, czy takie masz wrażenie, te rytmy trochę są czasami tak, nawet dyskotekowe. Tak, ale jakąś melodyczność. No wcięcia ma, wcięcia, tak, ale to są takie, wiesz, takie zaleciałości bardziej. No wiesz, to jest tak samo, jakbyśmy zaraz zaczęli mówić o Street Fighter, gdzie w Street Fighterze masz chyba tylko dwa utwory, fakt. Albo masz Kena, Ryu, Hondy, dobrze mówię chyba, i może Akuma, no to nie wiem, 3-4 utwory, które ma na ile, na 20 ileś utworów, które mają te takie elementy faktycznie japońskie. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi tytuł, Onimusza, to jest, bo ty jeszcze powiedziałeś o Tenchu. Zaraz do Tenchu wrócę, tylko jeszcze szybko powiem o Onimuszy jedną rzecz, bo mi się na przykład w Onimuszy podobało to, że tam był ten taki element tego folkloru, czyli te demony, duchy, czego ty na przykład w Ghost of Tsushima tego nie ma. Tam, tak mówię, to jest bardzo... Ta produkcja jest poważna. Oni się tam... Dlatego też mówiliśmy honor o tym. Honor samuraja dalej. Myślę, że wiesz, w każdym, tylko że chodziło o to, że tam jest poważna historia, różnego rodzaju perypetie, bohaterowie przeżywają. W Onimuszy tylko chodzi o to, że jesteśmy jakby troszeczkę takim pogrącą duchów. I teraz to powinno być wcięcie z filmu Pogromcy Duchów. Natomiast sądzę, że właśnie to mi się podobało w Uniuszu, że ten są takie dwa światy, które połączone. To znaczy jest ta feudalna Japonia i jeszcze są wyciągnięte z tych wszystkich opowiadań Kaidan, czyli tego taki, to jest ten termin, którego Japończycy określają jakie takie, wiesz, rodzime opowiadania o duchach i innych zjawiskach nadprzyrodzonych. I właśnie mi się to bardzo podoba, bo takich jest, sądzę, że bardzo mało. Na przykład też jeszcze chciałem powiedzieć o serii Siren, czyli tam Forbidden Siren. Jak najbardziej. No, bo tam też są właśnie takie, powiedzmy, elementy. Natomiast oni muszą się bardzo pod kątem muzyki. Ja już tam teraz gameplayowo nie będziemy się z Pawłem wdawać w szczegóły, ale jeżeli chodzi o muzykę, tam są te elementy. I to
to naprawdę czuć, nawet w Okami to też jest. I ja na przykład takie gry pod kątem muzyki, szczególnie muzyki, bardzo, bardzo sobie cenię. Na przykład też takim tytułem jest Monster Hunter Rise, tak, z tego roku, który dobrze, ma momentami takie monumentalne, heroiczne utwory, bo musi, no bo jak walczysz z 50-metrowym wieżowcem, mam na myśli potworem, no to tak, to musi demonem, no to czasami muszą być te, ale momentami nie ma tych utworów. W ogóle tam są te wszystkie takie też wcięcia przed walką z nowym jakimś potworem, który ja o tym więcej napisałem w recenzji na naszym serwisie, tak więc tutaj was odsyłam, bo nie chcę zabierać czasu antenowego, podcastowego, tak więc tutaj zachęcam do przeczytania tej recenzji. Ja tak właśnie pod kątem klimatu lubię takie gry. Jeszcze mam jeden tytuł, o którym sądzę, że warto byłoby powiedzieć, ale to za chwilę, bo chciałbym najpierw odpowiedzieć w kwestii Tenchu. Tenchu to jest o tyle ciekawa rzecz, bo to jest gra, czekaj, z 98 roku, pierwsza część, tak. Pamiętasz, z którego... 98. No, to 90... No tak, i w Ameryce, w Europie i w Japonii. 98 rok to jest gdzieś jeszcze chyba było przed pierwszą odsłoną Metal Gear Solid, bo Metal Gear Solid chyba 99. Przed? Nie wiem teraz, nie umiem sobie teraz... Pamiętasz? A, tak. Znaczy Takumae Endo, czyli okay, 90... główny reżyser Tenchu mówił, że ten dwuwymiarowy Metal Gear Solid był dla niego taką inspiracją dużą przy tworzeniu gry. Okej, okay, no to w tym samym roku też się Metal Gear Solid pojawił, czyli w tym samym roku dwie gry, które bardzo dużo zrewolucjonizowały pod kątem tych skradanek. Znaczy to, że już Kojima zrobił wcześniej to w Metal Gearze na SNES-a i na Famicona, to wiemy, czy tam NSX-a, to wiemy o tym. Natomiast jakby taka prawdziwa rewolucja przyszła z możliwościami sprzętowymi, jakie dawała konsola Sony PlayStation, i to było później widać, słychać w Tenchu i w Metal Gear Solid. Tylko że Metal Gear Solid bardziej stawał po stronie takiego mocnego momentami takiego elektronicznego ambientu, przekładanego trochę z motywami filmowymi. Bo znaczy Metal Gear Solid to już w ogóle inna para kaloszy. Tak, ale to o tym jest kiedyś... To jest jeden wielki film. Tak, to kiedyś o tym będziemy mówić. Natomiast Tenchu, to ścieżka dźwiękowa do Tenchu moim zdaniem jest, no, dla mnie jest legendarna, tak? Nie wiem, czy bym powiedział, że ona by się znalazła w mojej pierwszej dziesiątce, bo to jest za dużo tak jakbyś, kiedyś może zrobimy faktycznie taki podcast 10 najlepszych soundtracków wszechczasów. Może o Jezus, nie, ale czekaj, może z udziałem naszych czytelników i słuchaczy i słuchaczek, jeżeli chodzi o głosowanie, może zrobimy i wtedy będziemy to omawiać. To już bliżej. No, to już zdecydowanie bliżej. No, jakbyśmy my mieli wybierać top 10 naszych, to byśmy rok chyba potrzebowali na to. Bo to naprawdę bardzo trudne jest, bo to trzeba byłoby brać wiele czynników pod uwagę. Natomiast wracając jeszcze szybko do tego Tenchu, bo tak troszeczkę odstaję od tematu, no to ja pamiętam, co mi najbardziej utknęło w muzyce do Tenchu, to, że ta muzyka nie do końca była taka osadzona w realiach tych dalekiej Azji, właśnie tutaj tej Japonii. Ona, owszem, miała te elementy, ale czasami ta muzyka brzmiała taka bardzo zachodnio, to znaczy ona miała takie elementy, nie wiem, czy to jest dobre słowo i czy to pasuje, ale takiego współczesnego jazzu. Znaczy, tak, bo Asakura ma taki, ma coś takiego, i to było, słuchajcie, również w Way of the Samurai, że łączy tradycyjną japońską muzykę właśnie z takimi elementami tam rocka, jazzu i w ogóle innych gatunków muzycznych na świecie. On ma coś takiego. Ja na przykład jestem jak najbardziej za taką muzyką. To znaczy, jak jestem zwolennikiem, żeby tylko i wyłącznie tam, powiedzmy, te instrumenty japońskie były ewentualnie wymieszane z tymi instrumentami z zachodu,
jednak to, co tu słyszymy w tęczu i jeszcze te takie wokalizy, które tam są, chyba piosenka otwierająca grę i soundtrack, jest super, jest fantastyczna. To jest chyba, bym powiedział, na takim samym poziomie jak Soul Age, czyli Soul Edge chyba tak chyba w wersji anglojęzycznej była, już teraz nie pamiętam, Soul Blade znaczy się, Soul Blade i Soul Edge, bo Soul Edge był w Japonii, a Soul Blade był na zachodzie później. To jest na takim samym poziomie, bym powiedział. No nie wiem, coś tutaj jeszcze odnośnie tęczu? Chciałbyś coś dopowiedzieć i ewentualnie i co tam jeszcze masz na tapecie? Właśnie najzabawniejsze jest to, że powiedziałeś w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć o tęczu. Że to jest taki miks właśnie takiej muzyki japońskiej z muzyką światową, tak, jeśli tak to mogę nazwać. Myślałem, żeby jeszcze dołączyć tutaj, na początku przynajmniej tak myślałem, Murumasa The Demon Blade. A, też mam to na liście. Też masz to na myśli? Tak, tak. I to też się zgadzam. Ale powiedz, proszę. Więc, o matko, jak przez mgłę pamiętam tak naprawdę tę grę, jeśli mam być najzupełniej szczery. Pamiętam wersję, ona wyszła na Wii i na PlayStation Vita. Ja miałem przez chwilę tę wersję na Nintendo Wii. Bawiłem się świetnie, bawiłem się fantastycznie, ale chyba za dobrze się bawiłem, bo ja tej muzyki nie zapamiętałem za dobrze. Ale nie wiem, może ja jestem dziwny. A i żeby było zabawniej, muzykę do niej stworzył również Hitoshi Sakimoto, również legenda i jeden z twórców Bass Escape razem z Yasunori Mitsudą. Yasunori Mitsuda nie jest w Bass Escape, pomyliło ci się, Paweł. Z Masaharu Iwatą. Z którym też pisał muzykę do Final Fantasy Tactics. Spokojnie, nagrywamy dzisiaj bardzo duszny dzień, tak więc wybaczcie Pawłowi. Strasznie, dokładnie, jeszcze mam okno zamknięte, nie wiem dlaczego. Luz totalny. I jeżeli chodzi o Muramasę, no to jeszcze był Mitsuhiro Kaneda i tam jeszcze kilku innych. I pamiętam, że to był jeszcze tytuł przed Odin Sphere chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. No i ja sądzę, że Muramasa, ja ci już oddaję mikrofon, był bardzo eksperymentalny, jeżeli chodzi o muzykę. Jeżeli chodzi w ogóle o samego Sakimoto. Tak jak on bardzo dużo wprowadził jakieś tam powiedzmy nowości poprzez Tactic Orch, bo też pracował i też pisał muzykę później do bardzo znanych gier, jak m.in. Final Fantasy Tactics, Wargon Story czy Final Fantasy 12. No i też moja ulubiona gra Valkyria Chronicles, a szczególnie pierwsza odsłona, to Muramasa sądzę, że była bardzo eksperymentalna. Tutaj. Znaczy ja coś więcej mogę jeszcze jakieś 2-3 słowa powiedzieć, ale bym chciał tobie tutaj oddać, jakie ty masz odczucia związane z tą muzyką. Tak jak mówię, ja przez mgłę pamiętam, ale to jest, chyba prawdą jest to, co ty mówisz, że była mocno eksperymentalna, bo słychać było te japońskie instrumenty, ale również gdzieś pojawiła się muzyka techno nawet. No ta stylistyka Sakimoto jest... Ja powiem tak, on mi się podoba, że on nie zawsze jakby stara się uciec od tego, co wcześniej skomponował. To znaczy dalej słyszymy te bardzo znane, charakterystyczne elementy, które stały się już taką wizytówką tego kompozytora. Czyli co dokładnie mam na myśli? To znaczy takie metaliczne dźwięki. Takie, które nie kojarzą nam się zaraz, nie wiem, z uderzaniem garka o garnek, czy waleniem kluczem francuskim w auto, tylko bardziej bym powiedział, takie jakbyś uderzał młotkiem trochę może w kowadło, czy...
nie wiem, w tą stronę bym poszedł, że one są takie, albo nawet takie dźwięki jakichś robotów, nie wiem. Nie wiem, czy to jest walki robotów, tak? No, nie wiem, czy to jest takie takiego. Nie wiem, czy to jest dobre. Bo ja, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, staram się jakoś tak teraz wizualizować sobie to w głowie i wam jak najbardziej prosty sposób. Ja oczywiście wam to puścimy, żebyście sobie mogli przesłuchać teraz, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, bo niestety tylko na YouTubie udostępniamy takie rzeczy. Tak więc przepraszamy osoby, które nas słuchają na Spotify bądź na SoundCloudzie. I ja bym to chyba tak to określił, te brzmienia. A czy ja bardzo lubię brzmienia Sakimoto. Zresztą Sakimoto to jest w pierwszej piątce mój ulubiony kompozytor. Moim również, tak? Akurat no. Przyznaję, że moim również. I tak bym chyba właśnie powiedział, że ona była... To też jest dobre, że ta muzyka nie jest taka, wiesz, jakbyśmy sobie wszyscy wyobrażali, że ona będzie zaraz osadzona właśnie w klimatach tej feudalnej Japonii. Że ona jednak ma te gdzieś tam te elementy, ma te niektóre te instrumenty, ale też jak tutaj gdzieś tam powiedziałeś, że ona ma bardziej takie, nie wiem, klubowe, że czasami są takie mocno takie gitarowe, gitary elektryczne i też... Tak, że ucieka od takiej tradycji. Mhm. I to jest dobre podejście, dobry kierunek i fajnie, że właśnie możemy mieć taką mimo wszystko różnorodność, mimo tego, że tych gier o tej, powiedzmy, kulturze Japonii sprzed setek lat jest różna ta muzyka, tak, że ona nie jest taka jednostajna, że ona nie powiela te schematy, że jednak ci kompozytorzy mają świadomość tego, że jednak te gry też mają trafić do zachodniego gracza, osoby, która słucha też muzyki. No i całe szczęście, że coś takiego jest. Dobrze, Paweł, bo nam... Znaczy najważniejsze jest po prostu tak ogólnie, żeby żadna muzyka, niezależnie od gatunku, niezależnie od tego, jakiej gry dotyczy, żeby ona nie była skostniała i taka sama. Warto eksperymentować, warto sprawdzać nowe rzeczy i warto dać ludziom do posłuchania i niech oni sami się wypowiedzą. Mariusz, czy ty masz jeszcze jakiś tytuł, tak, o którym chciałbyś powiedzieć? Tak, bo czas nas goni. Tak jest. Tak minimum godzina 15 nagrywamy z Pawłem teraz te nasze letnie odcinki. Tak, bo już powiedziałem o Sirens, Forbidden Sirens, że to są takie trochę nawiązania do tych, nie wiem, czy to powiedziałem, ale do tego terminu Kwaidan, tak? Czyli te opowiadania o duchach i innych zjawiskach. Tak, fantastyczna seria. Teraz chyba ma się pojawić ta wersja na Switcha, ta Blackwater, chyba tak? Mhm. Tak chyba dobrze pamiętam. I ja bym chciał powiedzieć, to jest ciekawostka, bo może nie każdy wie, ale Silent Hill 4 miał właśnie The Room, miał takie nawiązania właśnie do tego Kwaidana, bo tam były takie elementy, nasza koleżanka Iza na pewno będzie też wiedziała, którą serdecznie pozdrawiamy, które ma właśnie takie nawiązania do tej kultury Kwaidan, tak? Czyli te zjawiska nadprzyrodzone odnoszące się głównie do tych popularnych, zwłaszcza z okresu Edo i opowieści ludowych, że tam są takie utwory, są takie wcięcia, gdzie słyszymy, że jakby buddysta na przykład recytował jakąś mantrę, gdzieś tam słyszymy takie odgłosy, zakłap, jakiś taki, wiesz, nie wiem, demonów, potworów i też to takie może nie do końca instrumentarium tam jest użyte, no bo Kojima. Akira jest bardziej znany z tego, że dużo takiego ambientu używa w swoich utworach, tych gitar, takie ślady, takie ślady to są. I tutaj jest ten ambient, ale mimo tego, że nie ma żadnych jakby typowo stuprocentowych nawiązań do tych instrumentów albo użytych tych instrumentów, to są jednak te mantry, jest taki ambient, który naprawdę odnoszę takie wrażenie, że on brzmi momentami jakby był jakby, nie wiem,
kipiał tą atmosferą tej takiej Japonii sprzed kilkudziesięciu setek lat, tak? Nie wiem, czy ty pamiętasz tą ścieżkę dźwiękową, jeżeli nie, to sobie przysłuchaj, ale ona jest bardzo trudna w odbiorze, jeżeli chodzi o tą drugą część, bo ścieżka dźwiękowa ze Silent Hill The Room i w samej grze miała dwie płyty i pierwsza płyta, no to wiadomo, to był Original Score, Original Soundtrack, czyli te wszystkie utwory, piosenki z Mary Elizabeth McGlynn między innymi. To druga płyta właśnie miała te takie elementy tej mantry, tak, że tam słyszymy, że buddysta recytuje coś i słychać w tle ten taki ambient. Tak więc ja bym jeszcze na sam koniec na pewno dodałbym ten album. I nie wiem, no to byłoby wszystko. No wiesz, moglibyśmy naprawdę rozmawiać długo dzisiaj z Pawłem, może dobre dwie godziny i może troszeczkę więcej wam powiedzieć o tych albumach i o tych tytułach, które dzisiaj z Pawłem rozmawialiśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma niekiedy podcastu wam się podoba, czy powinniśmy się jednak skupić wtedy na jednym tytule i troszeczkę rozwinąć, tak więc czekamy na wasze opinie i też na wasze sugestie, że nad czym powinniśmy popracować, co lubicie, co mniej lubicie, a co byście chcieli usłyszeć, tak? Paweł, dokładnie, z mojej strony dawajcie, wszystko. Dawajcie nam pomysły, dawajcie nam sugestie, to co Mario powiedział, czy ta forma wam pasuje, czy nie pasuje. No, my się będziemy ustosunkowywać jak najbardziej, bo to jest podcast również dla was przede wszystkim. A jeszcze chciałem powiedzieć o tych dwóch tytułach, ale przyznam szczerze, nic o nich nie powiem, bo po pierwsze nigdy nie zostały wydane w Japonii, a po drugie muzyki do niej tak słyszałem tylko wycinki prosto z gier, a to była taka średnia jakość, więc wolę się o tym na ten temat za dużo nie wypowiadać. Mianowicie chodzi o Ryuga Gotoku Inshi i Ryuga Gotoku Kenzan, czyli dwa tytuły spin-offowe serii Yakuza. których akcja zawsze dzieje musi się właśnie... być. Ja to muszę powiedzieć, zawsze musi być wcięcie o Yakuzie. Paweł, udało ci się znowu. Udało mi się. Kolejny jest, sukces. Jest. Myślałem, że się nie uda, ale jednak się udało. A tak czy inaczej, to są dwie gry spin-offy, których akcja dzieje się właśnie w feudalnej Japonii. No, mam nadzieję, że kiedyś oba tytuły pojawią się również i u nas. No dobrze, Mariusz, słuchajcie, to był 22 już odcinek podcastu, tak jak mówimy. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli się nie podobało, dajcie nam również znać jak najbardziej. Cenimy sobie wasze komentarze, cenimy sobie wasze sugestie. I co? Chyba się możemy żegnać, Mariusz. Tak, dziękujemy z Pawłem, że poświęciliście czas na przesłuchanie tego podcastu. Dziękujemy też za wszystkie komentarze, lajki, dislajki i dziękujemy, że mamy nadzieję z Pawłem, że te wakacyjne odcinki wam w większym czy mniejszym stopniu przypadły do gustu. No i jak zawsze zachęcamy was do subskrybowania, słuchania nas na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, na Apple Podcast i wielu, wielu innych jeszcze serwisach streamujących podcasty. Dokładnie. Słuchajcie nas gdziekolwiek jesteście, niezależnie od pogody. I tym prostym akcentem będziemy kończyć. Słuchajcie, to był 22 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Szkoda, że nie mogę tego powiedzieć po japońsku, ale się nauczę. Obiecuję, że się nauczę, kiedyś to opowiem. Z tej strony jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.